Słuchacie podcastu Luźno przy kawie. Pijemy kawę i rozmawiamy o wszystkim. Zapraszają Adam Borodo i Ludwik Chybiński. Cicho. Dzień dobry. Idealnie. Jesteśmy głupi. Przepraszam. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć, dzień dobry, witamy was w podcaście Luźno przy kawie. Z tej strony Adam Borodo. Z tej strony Ludwik Chybiński. Mamy, no co ty mnie przedrzeźniasz? Przepraszam. Rewind robimy od nowa. Dobra. Chybiński, proszę otworzyć drzwi, wyjść, proszę stąd wyjść. Dobra. Dobra, zamknął drzwi. No, idziemy. Cześć, dzień dobry, witamy was w naszym i waszym przede wszystkim. Dziękujemy, że nas gościcie w waszych domach, słuchawkach, na spacerze. Na siłowni. Na siłowni, na basenie? W kawiarni? Tak, to już niebawem. To już niebawem, to trzeba otwierać te szampany. Albo wodę niegazowaną, bo to sport jest, Adam. Woda niegazowana jest sportem? No tak. Jest Cisowianka Sport na przykład. Słyszysz? Pierwszy brand. Burza idzie. Mikrofon ustawiam. A. Ja zawsze przy nim majtam. Drugi odcinek czwartego sezonu. Jest nam bardzo się cieszymy, że jesteście z nami. I cieszymy się, że już jest ten piątek. Ten piątek ostatni tak naprawdę, bo jest 30 kwietnia. Już maj, panie. I majówka z zamkniętymi hotelami. Jedziesz gdzieś? No nie, bo hotele zamknięte. Aha, no tak, jakby było otwarte, to byś pojechał, nie? Do hotelu. Aha, do Warszawy. No tak. Do Warszawy. No bo teraz wszyscy mówią, nie, ty do Warszawy nie lubisz, nie? Nie. No gdzie? Hotel jeszcze w Warszawie? No właśnie, tam przecież hoteli nie ma. Nie, no są, ale zamknięte. Aha. Już ustalone. Nie, no bo wiesz, majówka nie istnieje, ponieważ nie można nigdzie wyjeżdżać, chyba że jest się na tajnej grupie na Facebooku. Jeszcze I na tajnej grupie na Facebooku jest, wiesz, taki, się kodem teraz ludzie posługują, nie? Tak? No tak, czy jakaś ciocia albo wujek. Aha, czy wujek może... i ciocia ma do wynajęcia jakiś domek, tak? W sensie, czy możemy je przyjąć? No tak, czy możemy przyjechać do wujka cioci na wakacje? Nie, no ale a propos takich wakacji i wyjazdów, to wystarczy, że tak powiem, podpisać umowę najmu. Tak. Która jest na przykład dwuletnia. Gdzie tak naprawdę z jakby bardzo krótkim terminem wypowiedzenia, czy po prostu prawie że zerowym terminem wypowiedzenia, tak? Gdzie możesz wypowiedzieć tę umowę nie po roku czy po dwóch, tylko natychmiastowo możesz ją wypowiedzieć, nie? A, czyli możesz sobie wynająć mieszkanie na przykład teoretycznie na 2 lata. Tak, i tak naprawdę być tam tydzień czasu i dzień przed wyjazdem wypowiadasz umowę. No. Polak potrafi, nie? To znaczy, nie dziwię się, że ludzie znaleźli sposób na to, żeby w jakiś sposób sobie te wakacje ogarnąć. Nie, ale ogólnie, wiesz, sam fakt, że coś takiego trzeba było robić, jest kuriozalne, to jest jedna rzecz, o tym myśmy tak chyba gadali. A druga kwestia jest taka, jak bardzo jesteśmy kreatywni dwa, a ludzie, którzy nawet w jakiś sposób już są zaszczepieni, bo muszę powiedzieć, oddając wszystko, szczepienia w Polsce idą super. No tak, to jest prawda. Muszę powiedzieć, bo dzisiaj rozmawiałem z kuzynką, z Kaśką z Gesshacht, która mieszka obok Hamburga, neben Hamburg, ja. Deutschland, ja. Über alles. Ja. Tego nie mówiłem. Hallo, wir willkommen, alles. Nie, dobra. No i ona nie, i tam, że słabo. W ogóle słabo jest, nie? Memik schodzi, nie? Wysłała mi go. I w tym memiksie jest, bo jak jesteś zaszczepiony 2 dawkami, to dyskoteki są otwarte i na dyskoteki wpuszczają tych, kto jest 2 dawkami zaszczepiony. Prawda? No i teraz uwaga, i w tym memiksie są babcie na parkiecie. No dziadki, tak. No tak, no. Ale tam też jest, wiesz, problem, bo część w ogóle też tam poszatkowane. Ale do czego dążę? Znaczy teraz to się trochę zmienia, więc wy macie wszyscy farta i trochę będziemy nawiązywali do pytania, które wrzuciliśmy w środę na Instagram. A propos o tym, o czym chcielibyście posłuchać dzisiaj, bo dzisiaj trochę mamy, nawet nie trochę, tylko zawsze jest dla was, ale trochę bardziej wyście wrzucili, co byście chcieli posłuchać, więc zmieniliśmy to, o czym chcemy mówić. Tym bardziej, że bardzo ciekawe tematy zostały. Tak, tak, no one i tak były w planach, nie? Częściowo, ale fajnie, że sami też na to wyszliście, więc niech będzie, że to wy dzisiaj zaproponowaliście temat odcinka, bo tak jest zawsze, nie? Tak, stwierdzam. I
Aha, no i nie dość, że to wszystko będzie otwarte, bo tu zgubiłem niestety wątek, nie? Ale że wiesz, jak jesteś zaszczepiony, no to moim zdaniem już powinna być, no bo zaszczepisz się i dalej, i tak jesteś zamknięty i tak dalej, jest wszystko zamknięte i wiesz, no to nie chodzi, też była rozmowa, że będzie następował podział, w wielu różnych podcastach też o tym mówili, czy amerykańskich, czy nie, że jeśli będziesz zaszczepiony, to nie będziesz mógł to, a ten co nie będzie mógł, to i będzie podział po prostu społeczny, tak, na całym świecie, ale nagle ja jestem... Znaczy ja nie jestem dwoma dawkami jeszcze, dopiero będę miał 7 maja następną dawkę, tak? Ale chodzi o fakt tego, że jak jesteś zaszczepiony, to jednak może kurczę coś więcej ta osoba mogłaby robić. Wiadomo, że ona i tak będzie roznosić pewnie tego wirusa, jak go dostanie, to może go w ogóle nie przejść albo bardzo lekko, jakby się po prostu przeziębiła. Ale mimo wszystko... ciągu będzie nosicielem i przekaźnikiem. No tak jak nasz podcast i Apple Podcast, Spotify, cała reszta, która jesteś przekaźnikiem naszego podcastu. Masz na myśli, fajnie to tak pokazałem, czy nie? No analogia, bezbłędna. Spoko, nie? No naprawdę, jestem pod wrażeniem. Jestem inteligentny, nie? Widać, że coś czytałeś. A to ci chciałem nie powiedzieć... będę używał manków. Nie będę tego nie, dzisiaj robił. Możesz, ja nie mam nic przeciwko. Chciałem tylko powiedzieć, że wiesz, no to jest problem natury takiej etycznej, no bo wiesz, że jednym z kluczowych argumentów antyszczepionkowców jest to, że... No skoro to jest dobrowolne, to dlaczego ktoś ma mieć ograniczone tam swobody obywatelskie i właśnie możliwości realizacji tam różnych celów w związku z tym, że są lub nie są zaszczepieni? Nie, no, ale oczy... z drugiej strony jak to rozwiązać inaczej? Nie, no nie masz innej możliwości tak naprawdę. Ujmując, nie patrząc na różne podziały, inne rzeczy i tak dalej, wszyscy na całym świecie, nierządzący ludzie znaleźli się w gównianej sytuacji. I ta sytuacja, w której jak już dochodzimy do szczepienia i to szczepienie miało coś zmienić, tak naprawdę nie zmienia, nie? Specjalnie. No tak, to się zgadza. Ale nie bójcie się, bo wy odsłuchujecie odcinka, to już prawdopodobnie 4 czy 3, czy który to ma być, będziecie mogli siedzieć w ogródku, czy od 15 miało być otwarte ogródki, od 3 albo od 4? Nie, od 8 hotele. Aha, to od 15 ogródki, od 15. Jakoś tak, a później całkowicie. A 1 ma było być otwarte baseny. No to fajnie. No ja na basen w końcu będę mógł pójść z dziećmi. No to cieszę się za was. Ja niespecjalnie pływam, więc... No widać. Nie będę, będę... Dziękuję. A rozumiem, że widziałeś mnie w wannie. Dziękuję, do widzenia. Ale no ja to tak bardziej czekam na... Ale dzisiaj dostroiłem mikrofony, Ludwik. Aż nie mogę się nasłuchać siebie. No dobrze, że wiesz, ty to słyszysz. W tym momencie. Co ci chciałem powiedzieć, że... Siłownie, spoko, aczkolwiek wiem, że są też takie argumenty, że właściwie to po co komu siłownie, skoro można na roli się rozruszać. Na roli? Też takie słyszałem, no tak, z pługiem, czy tam cokolwiek się robi z motyką. Mm. No. To są, wiesz, ważne rzeczy, podobno siłownie mniej, no ale dobrze, no wiesz, niech się otwiera, zobaczymy co będzie. No ja się to się najbardziej boję tego, że oczywiście razem z tym, że otwierano, czy otwiera się siłownie, hotele, baseny, restauracje, to z bomby też od razu komunii i wesela, nie? Fakt, ale a propos komunii, bo tam wiem, że teraz, mimo że jest pandemia, bo też czytałem ostatni artykuł prasowy na ten temat, nagle się okazuje, że jakby jest szturm na właśnie zajmowanie terminów na komunię i tak dalej. I dwa, podobno cena nie gra roli, nie? No tak. No, dziwicie to? Nie, ale to jest generalnie straszne. Dobra, koniec tego pitolenia. Strasznie długi wstęp nam wyszedł. Dobrze, ja bym chciał, posłuchaj Ludwiczku, zacząć od jednej rzeczy. Najpierw zaraz zaczniemy od tego, co dla naszych kochanych słuchaczy, okej? Okay? Ale chciałbym najpierw powiedzieć o tym, o czym wspominaliśmy w kilku odcinkach. A mówiliśmy o Wege tygodniach. Burger King i McDonald's. No. Ładnie to powiedziałem? No całkiem. Burger King. Bardzo ładnie. O Wege tygodniach? Czy nie, o Wege... chciałem powiedzieć, bo nawiązywałem o Wege produktach i mówiliśmy o tym, że Burger King wprowadził w swojej sieci nuggetsy roślinne, czy Wege, tak? I Burger King, to ty mówiłeś zresztą o tym, ja się pytałem, czy dobry, i ty mówiłeś, że nie zwróciłeś uwagi, bo żeśmy na ten temat rozmawiali, na temat burgerów, i ty mówiłeś, że miałeś okazję go jeść i mówiłeś, że tam nie czułeś specjalnej różnicy. To w McDonaldzie, tak. W McDonaldzie. I ja właśnie zajechałem sobie do Burger Kinga specjalnie po to, żeby spróbować. Kurde, no powiem tobie, bardzo dobry ten nuggets był. Tak jak takie odgrzewane mięsiwo trochę w takiej panierce i tak dalej, ono jest pyszne, ale one nie służy mojemu żołądkowi. Tak ci powiem, że jak zamówiłem sobie te nuggetsy Burger Kinga, o Jezus Maria, naprawdę dobre były i mój żołądek jakby no problem następnego dnia czy wieczorem, nie było żadnego problemu.
No, czyli pozytywnie oceniamy te tak, zmiany. I smakuje, no wiesz, wszystko to tak samo jak, nie wiem, pytasz się kogoś, jak ci smakowała ta ryba, albo jak smakowało ci, nie wiem, mięsiwo tego, jakiegoś raka, czy tam kraba, jak kurczak, nie? No tak, to uniwersalne porównanie było zawsze. Zawsze, że jest jak kurczak i ci powiem, że było kurczakowe bardzo. Nie, ale jeżeli będziesz miał okazję przyjeżdżać, będziesz jechał w stronę Gdyni Centrum, będziesz jechał od siebie z Sopotu, no to przejdź sobie przez Burger Kinga i naprawdę zamów, bo jest niezły. On ma troszeczkę inny smak, ale on jest fajny, on jest dobry. Naprawdę dobry. Czyli polecasz ogólnie. Tak, i chyba tylko 9 można wziąć. Wziąć 9 albo 6. Jakoś tak. Chyba okay. 6 tylko można. Chyba 6 można wziąć i no 6, 6, 6. Bo ja się pytam, czy tam jest więcej, czy coś takiego. No wie, że chyba tylko razy 6 jest. Nie? W sensie, więc tak wziąłem. I teraz w tym tygodniu, czyli jak my nagrywamy, a wy słuchacie może, czyli w tym ostatnim tygodniu kwietnia, kupiłem sobie, jakby zjadłem wszystko, co miałem z pudełek, które przygotowałem, a byłem strasznie głodny, bo dość dużo, że tak powiem, praca umysłowa wyciągnęła ze mnie. I zajechałem do Maka, albo czekaj, to była w niedzielę, bo w niedzielę miałem zajęcia. I zajechałem do Maka, a jeszcze była niedziela handlowa, przecież ty mówiłeś, że do Ohana jedziesz. Do Osho. Do Osho. Byłem Osho. Osho w niedzielę, Osho. Tak. Osho. Jak tylko zobaczyłem na Trójmieście, że jest... Że jest niedziela, to od razu Ludwik zciągnął klapki i tutaj... Dokładnie. Co innego można robić? Ja nie rozumiem tego. Jak można w niedzielę handlową nie iść do galerii handlowej? Tak, jest... tak mi się też wydaje. Niektórzy muszą pracować, żeby Ludwik mógł chodzić po Osho. No dokładnie. A kupiłem bardzo fajne rzeczy, jestem bardzo zadowolony. No, no jasne. Przyniosłeś mi tą. Zresztą tam kawa ze Starbucksa, jakby ktoś szukał, o której mówiliśmy, ziarnista za 17 ziko. W Osho w Rivierze, zgadza się. 17,89. Oni mają bardzo fajne ceny. No. I no, zjadłem, wziąłem zestaw z Maka z kolą. Dawno nie byłem w Maku. I wziąłem sobie tego Maka, właśnie wege chciałem spróbować. Się nazywa Veggie Burger. Veggie Burger. Mhm. Veggie Burger. Mhm. Bardzo dobry. Naprawdę bardzo dobry. Naprawdę mi smakował. I też smakuje jak kurczak trochę, co? Nie, właśnie nie, bo to on, bo jak przegryziesz tego nuggetsa wege, to on jest rzeczywiście biały w środku, jak kurczak, nie? Ale mhm. Sprawdzałem 3 razy na Paragonie, czy na bank wziąłem wege nuggetsy. Ale tego jak, nie wiem, to jest chyba, nie wiem, tofu, nie wiem co tam dokładnie jest, tak? Ale smakuje trochę kurczakowo, ale na przykład nie jest biały, nie? W sensie, wiesz, nie ma mięsa białego w środku, tak bym to powiedział, nie? Ale ty mówisz teraz o tym burgerze. O burgerze. On jest z groszku, marchewki, z czegoś jeszcze. A, okej, okay, ale jest naprawdę dobry. Też naprawdę fajnie smakuje, ale to jest kwestia tego, że tam masz napieprzoną ogórka, sałatę i pewnie dużo majonezu czy innych rzeczy, nie? I ta bułka jest wiadomym, też nie jest to zbyt zdrowe jedzenie, ale ogólnie z dwojga złego, jeżeli ktoś poszukuje fast, a to mięso nie podchodzi, albo chciałby zjeść coś w miarę zdrowego w fast foodzie, to nie jest złe. I jeżeli miałbym znowu gdzieś tam się udać po drodze albo coś, to myślę, że mój wybór padnie właśnie na tego wege burgera, nie? 22 zł trochę z frytami. No ale okej. Okay, to jest w dalszym ciągu mniej niż cena za zestaw jakiegoś tam Maestro czy czegokolwiek. Tak, ale to był zestaw, nie? To co wziąłem, powiększony. Dlatego mówię, że to jest... Ja nie wiem, bo ja właśnie nie jadłem. 2-3 złote mniej jest mniej więcej... Ty się ostatnio oburzałeś, że tam ci zabrali jakieś burgery. Wzięłeś maka? Burger Drwala. No, Drwala, no. No, ale to... No, ty wyglądasz jak Drwala. Ja nie wiem, dlaczego ty ujmujesz temu tematowi, bo to była... Nigdy nie jadłem Drwala. Nie, znaczy ja wiem, bo jak przecież jechałem któregoś dnia po Morskiej i zobaczyłem, jaka jest kolejka w Maku i ty mi uświadomiłeś, że to był dzień, kiedy była premiera Drwala, że tak powiem, czy po raz kolejny się pojawił, jak zobaczyłem, to zacząłem się zastanawiać, what the fuck. Myśmy też stali w kolejce. No wiem, to też mówiłeś, nie, że stałeś w kolejce pod Drwala. U ciebie zresztą. Tak? No. I polecam ogólnie ten zbierałeś stan. Na tacę, czy nie? Nie. Zbierałeś mnie pod chatą na tacę? Nie, pojechałem na Drwala. Aha, na Drwala. To z Drwalem. Główny cel wycieczki. I rzeczywiście tak jest, że, no ale to jest, wiesz, to myśmy o tym chyba rozmawiali nawet kiedyś w podcaście, jaka jest idea tego, nie? Ograniczenie dostępności, nie, sezonowość. Nie, no oczywiście, wiesz. No to jakby zawsze będzie wzbudzało w tej kwestii, nie wiem, marketingowo czy nie, będzie wzbudzało zawsze chęć zakupu, pożądanie zakupu. Tak. I to będzie super most do następnego tematu, który chciałbym poczynić. Wspaniale. A tym tematem będzie to, co wpadło i w sumie dwie osoby się o to zapytały u nas na Instagramie. Czy zapytały, czy może byśmy mogli powiedzieć, o co chodzi i jaki jest fenomen z lodami firmy Coral. A o nazwie Lody Ekipy. Dokładnie. No więc ja chciałem zacząć ten temat od takiej wyliczanki. Ene due rike fake? I martwi mnie, że od razu ujawniłeś, ale niech będzie. Naprawdę? Taką tak. Wyliczankę chciałeś zrobić? Też. Przepraszam. Słuchaj teraz tego. Mam słuchawki cały czas. Natasza Urbańska. Mhm. Beata Kozidrak, mhm. Joanna Liszowska, mhm. Zbigniew Wodecki, no super postacie. Kasia Zielińska, mhm. Joanna Koroniewska, Maciej Musiał, mhm. Katarzyna Figura, mhm. Artur Żmijewski, Joanna Krupa, Helena Wądraczkowa, mhm. Fanki Filon, mhm. Doda,
Daniel Olbrychski, Maryla Rodowicz i zespół Arkanowego. A co ty mi, wymieniasz mi jakiegoś, wymieniasz mi jakiś bohaterów w serialu na wspólnej, czy tam w TVN-ie? Otóż nie. Wymieniam ci wszystkich celebrytów, którzy dotychczas współpracowali z marką Coral i mieli swoje lody. Ja teraz zrobię. Bo to są fajne nazwiska, no dlatego biję im brawo. Adekwatnie. No dokładnie. Najbardziej mi w pamięć zapadły lody Maryli Rodowicz i Daniela Olbrychskiego, ponieważ lody... Ale czy ty się nabijasz, czy naprawdę je jadłeś? Nie, naprawdę je jadłem i zapamiętałem to. No nie, dobra, to było na, a nie wiem, jak się nazywały. Maryla i Daniel. Naprawdę? No. Nie, bo ja jakby jedyne lody, jakie jadłem, to generalnie jem na Przebędowskiej, zresztą bardzo polecam lody z rodzinnej lodziarni od lat, że tak powiem, bardzo długich, bardzo dobre. Ruszczyk. A to sobie zapiszę, bo ja... Zapraszam. Tak, jak będziesz ten, to się umówimy któregoś dnia i podejdziemy sobie wspólnie i sobie zjemy. No to my cię zabierzemy wtedy do Eskimo, do Wrzeszcza. Są zajebiste. A tylko ja będę z dziećmi, nie? Nie ma problemu. Okej. Okay. A one nie lubią. Jaśka lubi podwójnie, nie? No i... Potrójnie, no nawet i czasem. Słuchaj, wróćmy do ekipy. Nie, dobrze. I umówimy potem. Okej, dobrze, przepraszam. No. Wszyscy ci ludzie współpracowali z marką Coral. Wywoływali różne emocje w związku z tym, że z tą marką współpracowali. Natomiast wydawało się, że nie aż takie, jakie wywołał Karol Fries, nazwiska nie pamiętam, ja i jego wiem. Ekipa. Karol Wiśniewski, znany szerzej jako Fries. Mm-hmm. No i to jest... Tak, bo właśnie dla tych, co nie słyszeli, teraz mówimy tutaj o Coral, chcemy troszeczkę skupić się albo starać się wam wytłumaczyć, na ile my też potrafimy to zrobić razem z Ludwikiem, skąd się wziął fenomen na i tak naprawdę rzucanie się trochę jak pani po napój Heleny na otwarcie gdzieś tam jakiegoś supermarketu i tak dalej, tak? Czy po telewizor, czy po inne rzeczy. Skąd się bierze szał na zakup lodów ekipy, tak? Tak naprawdę to jest po prostu lód, najzwyklejszy lód Coral, firmy Coral, która jest polską firmą, tak? Od lat i tak dalej. Dobrze mówię? Zgadza się. I tak naprawdę zapakowana jest w papierek z napisem ekipa, z logotypem ekipy brandu, bo to jest tak naprawdę brand, który jest reprezentowany przez tego Fritza, tak, tego chłopaka. Tak, i całą 20, jego ekipę. 23-latka? 96 rok, 25 lat. No, 25-latek, tak, 25-latek i tak, i jego całej ekipy, którzy prowadzą z dużym sukcesem jeden kanał na YouTubie, no, znaczy kilka różnych kanałów, ale ten jeden taki główny właśnie ekipowy tam, tak, czy Fritza, to jest ten element. I zaraz będziemy starali się odpowiedzieć, bo pytanie jest właśnie, skąd jest ten szał, skąd się wszyscy na to rzucają, tak? Tak, no znaczy główne pytanie jest takie, o co właściwie z tym chodzi? No i jak sami słuchacze wiedzą albo nie wiedzą, chodzi o to, że ludzie nie do końca rozumieją, dlaczego się w 2021 roku ktoś zabija o lody. I to jest chyba taki główny dysonans, nie? Że jak patrzysz na to z zewnątrz, no to widzisz, że są pooklejane zamrażarki w sklepach, że lodów brak, że są kolejki. Ja tobie generalnie zwrócę tylko uwagę, tak, że ja czy jak byłem ostatnio w jakimś sklepie, to nawet nie widziałem, że pisze, że lodów brak, czy coś takiego. Wiedziałem, że te lody mają być. Myśmy zresztą chcieli na ten temat mówić kilka odcinków, tak? Ale złożyło się akurat tak, że teraz w tej chwili pojawił się taki, a nie inny zamieszanie, tak? Zgadza wokół się. Tych lodów. Więc gwoli ścisłości, bo chyba o tym jest w ogóle najmniej. To są lody w dwóch wariantach smakowych. No. Jeden to jest sorbet truskawkowy w polewie z gumy balonowej z cukrem strzelającym. Coś jak o kaktus. O matko boska, ale taki dosyć mocny, że tak powiem, kaloryczny, nie? No pewnie tak. Jak zresztą większość lodów takich marketowych. Drugi to jest sorbet cytrynowy w polewie z gumy balonowej z cukrem strzelającym. I jakby fenomen oczywiście nie polega na tym, że to jest nieprawdopodobnie smaczne, albo że pomysł ze strzelającą gumą jest jakoś wybitnie innowacyjny, bo nie jest. Tylko chodzi oczywiście o ludzi, którzy rzeczywiście swoim brandem te lody firmują. Mhm. Wiemy, bo doniesienia takie są prasowe, że firma Coral w związku z zapotrzebowaniem na te lody zwiększa moce produkcyjne do jakichś tam chorych liczb w ogóle. No jest to pytanie właściwie, dlaczego tak się dzieje. No jak sobie spojrzymy na statystyki dotyczące tego, kim właściwie jest tutaj Fries, przyjmijmy, że ogólnie ekipa. Więc Fries jako YouTuber to jest człowiek, który ma 4 350 000 subskrypcji. To jest człowiek, który na Instagramie ma prawie 3 miliony obserwujących. Sam Instagram sklepu ekipy, czyli przedsiębiorstwa, które się zajmuje handlem tymi gadżetami czy płytami, bo oni też nagrywają swoją muzykę. Ekipy? 600 000 obserwujących, sam sklep.
I ja trafiłem na taki bardzo fajny artykuł na Spidersweb'ie, gdzie jest napisane, że na Twitterze Freeze opublikował taką informację, że jedna ze spółek ekipy 1 100 000 zł z zarobku na czysto, mówiąc fachowym ekonomicznym językiem. I teraz ja jedną rzecz tylko powiem. Żeby nas trochę nie dziwiły te liczby, albo ktoś nie pomyślał, zrobił na tym, czy po tym, czy nie wiem, wygłupia się i tak dalej. Mamy taki rodzaj czasów, XXI wiek, my już to kilkakrotnie z Ludwikiem podkreślaliśmy, że konsumujemy treści. Konsumujemy treści wideo, konsumujemy treści obrazkowe, rzadziej czytamy. A jeżeli czytamy, to czytamy newslettery, na przykład na które się zapisujemy płatne, tak? Gdzie dostajemy tą wiedzę, którą chcemy, ona jest konkretnie wycelowana do konkretnego audytorium i jakby do trochę innej grupy. I teraz jedna rzecz, żeby was też nie dziwiły liczby, które są, bo jeżeli mielibyśmy spojrzeć z tego od prostego punktu marketingowego czy prowadzonego przedsiębiorstwa, to tak naprawdę rozważamy to w kwestii znakomicie przygotowanej i dobrze zrobionej akcji marketingowej, czy ogólnie marketingu i budowania brandu, który jest dość silny od ilości obserwujących, tak? I jeżeli mielibyśmy to rozpatrywać pod kątem tego, że co nie jest nic dziwnego, od półtora roku siedzimy w chacie, tak? Konsumujemy internet. Więc w internecie ta sieczka marketingowa tam się zaczyna przenosić. Więc jeżeli mamy takie wyniki samych organicznych, nie wiem, płatnych pewnie nie, bo zakładam, że to są organiczni, tak? Wszyscy obserwujący lub też nieobojętnie mogą być częściowo z tego. To chodzi mi tylko o to, że to jest dość pokaźna, huge nawet, bo to ładnie brzmi po angielsku, huge, tak? Grupa, segment, do którego możemy kierować przekaz marketingowy, tak? Który też jest chłonny jak gąbka i stara się, że ten pcha po prostu wszystkie możliwe pieniądze w konkretną rzecz, nie? No zgadza się. Tutaj głównym zwycięzcą jakby całego tego szumu, czyli wszystkich tych dyskusji, które podejmujecie, niezależnie od ich nacechowania, czy wyznajecie takie podejście jak my, że w sumie to nas to niespecjalnie dziwi, że tak się dzieje i jakoś ani nie pałamy do tego specjalną nienawiścią, ani sympatią, tylko po prostu obserwujemy to i mamy do tego stosunek... Ambiwalentny. No tak, no obojętny oczywiście, że tak, bo nie jesteśmy grupą docelową zarówno tych twórców, jak i grupą docelową tych lodów, więc jakby no, nas to bezpośrednio nie dotyka. Więc warto jest, że tak powiem, ten temat jakby troszeczkę sobie przemodelować i podejść do tego w taki sposób, że jedynym zwycięzcą całego tego szumu jest po pierwsze ekipa z jej członkami i firma Coral. Czy agencja, która współpracuje z firmą Coral, też jest, podejrzewam, zwycięzcą tego, dlatego że no w odpowiednim momencie zatrudnili odpowiednich ludzi. A na tym polega głównie marketing influencerski, tak? Że no wiemy, tak, z kim rozmawiać i prawidłowo definiujemy grupę docelową. Jakby jedna rzecz, która jest jakbyś taka do uściślenia, bo to pytanie zadał chyba Maciek, jak dobrze kojarzę, na Instagramie. Chyba Maciek i Natalia. Właśnie o co chodzi z ekipą, albo jaki jest hype. I teraz, jeszcze Wojtuś też napisał. A, i Wojtek. Znaczy, chyba nawet Wojtek. Mhm. Wojtek się zapytał, właśnie i Natalka. To jakby kwestia dotyczy tak wprost. No to jest marka. To nie jest nasz target. My nie jesteśmy tym targetem, tak? To są ludzie, którzy robią pewne rzeczy, mają pewien content, tak? Mają tą pewną wartość, pewne treści, które kreują. Treści kreują w sobie w sposób znany. Mogą robić to, bo się dobrze przy tym bawią. Mogą to robić w każdy inny sposób, ale mają gdzieś tam zaszyty pewien model czy cel biznesowy, którym zapewne jest osiągnięcie po prostu wyższych zysków, tak? Czy przychodów, nie? Żeby miało to ręce i nogi. I teraz, że my nic o tym nie wiemy, to może tylko dlatego, że my nie jesteśmy targetem tej konkretnej grupy, tak? Tego, co się dzieje. Ale wciąż, patrząc na 38 milionów osób, które są w Polsce i patrząc na te treści, które są, patrząc na młodych, którzy konsumują tego YouTube'a i tak dalej, to tak naprawdę nic dziwnego, że są takie zasięgi, potrafią takie zasięgi i są w stanie, że tak powiem, takie pieniądze zarobić, tak? Bo znajdą się osoby. Ja trafiłem 2 razy na ten kanał, obejrzałem to, niespecjalnie mnie to interesuje, to nie jest dla mnie. Ja mogę starać się zrobić reklamę, tak? Ale niekoniecznie chcę to oglądać, nie? No więc jeżeli jest segment, jest konsument, znaczy jest klient, potem jest konsument, no to nic dziwnego, że tak powiem, próbują to osiągać. I podnoszenie w internecie czy gdziekolwiek innego, skąd to się wzięło, po co, dlaczego, albo po prostu wylewanie dziwnych rzeczy, tak, czy dziwnych informacji na ten temat, jest moim zdaniem
fajne dzisiaj powiedzieć, bo myśmy z Ludwikiem przed nagraniem na ten temat rozmawiali i rozmawialiśmy o tym, że przez 50 lat temu, tak to co ty powiedziałeś, tak 50 lat temu też był hype na coś konkretnego i ludzie tak samo się jarali, nie? Kiedyś też to, co ty fajnie powiedziałeś, wpływ popkultury hip-hopowej, tak? Gdzie kilku hip-hoperów, że tak powiem, sam ja nosiłem spodnie w kroku, tak? Jakbym miał pełną pieluchę. No i tak, i mówiono, wytykano ci je palcami, mówili, co to w ogóle jest za moda, że chłopaki noszą takie spodnie. No dokładnie. Albo, wiesz, jak nawet można pójść dalej w tym kierunku, jak na rynku amerykańskim pojawiali się Rolling Stonesi czy Beatlesi, to były takie ruchy powiązane między innymi z różnej maści kościołami, tak, które w ogóle, wiesz, bojkotowały te występy, argumentując to, że to demoralizuje młodzież. I do tego chciałem nawiązać, bo jakby ktoś miał ochotę, my podlinkujemy w opisie odcinka taki bardzo specyficzny artykuł. Przyjmijmy, że bo w tytule jest felieton, niech będzie, że to jest felieton, to jest list pani do redakcji Trójmiasto.pl. Która jest lekko zbulwersowana. Jest porządnie zbulwersowana i używa takich argumentów, które niekoniecznie przemawiają. Do nas na pewno nie przemawiają. Wątpię, żeby przemawiały te argumenty do grupy docelowej ekipy. Natomiast naprawdę my bardzo polecamy z naszej strony wyjąć sobie czasami kija i tak podejść do tego tematu względnie z dystansem, tak? Bo faktycznie, jeżeli wejdziemy, nie mamy pojęcia, czym jest ekipa. Wchodzimy sobie na jakiegoś Google'a czy tam innego YouTube'a, wpisujemy ekipa, wyrzuca nam treść, której my do końca nie rozumiemy lub uważamy, że jest po prostu słaba albo, nie wiem, niegodna, cokolwiek, no to jakby silmy się na refleksję. Ale ja tylko pozytywną. Jedno, mów, sorry, skończ. Nie, mów. Ja chcę tylko powiedzieć, żebym ja to trochę odniósł do tego, jak mamy fanboyi Apple'a, między innymi, którym jestem ja. No tak. I przychodzi na przykład piątek 30, i zaraz też pewnie o tym będę mówił, i tak naprawdę będzie odświeżanie komputera tylko po to, żeby wbić się w konkretnym momencie i móc zamówić produkt. To jest dokładnie to samo. I ten produkt też się kończy i też się wszyscy o niego zaczynają zabijać, tak? Tylko to jest inny target, inna grupa docelowa. Tak, jest taki fenomen, jeżeli chodzi o decyzje zakupowe, które definiuje jakby miłośników nowinek. Czy to są nowinki technologiczne, czy to są nowinki ogólnie, czyli to, co jest w tym momencie na topie. Ale czy produkt, czy usługa, to jest to samo? No tak. No w jednym momencie. Po prostu są ludzie, którzy rzeczywiście jarają się tym, że coś jest nowe i interesują ich te funkcjonalności i spoko. I to nie jest jakby, nie znaczy, że to jest dobre czy złe. Tak działają bardzo skomplikowane procesy rynkowe i jakby można się z tym nie zgadzać, można twierdzić, że świat schodzi na psy, można uważać, że nic lepszego temu światu się nie przydarzy. Natomiast, no, podkreślam... To jest marketing. Wyjąć kija. Dokładnie. Przede wszystkim. I mówię, tutaj się rzucają na te lody. No, są lody sygnowane logiem ekipy. No, coś, za co nie musisz zapłacić za ten merch, tak? Czyli za koszulkę, czy coś z logiem ekipy, nie musisz zapłacić 100 zł czy 150, żeby mieć bluzę, ale możesz pójść do sklepu i kupić lody Coral za 5 ziko. Nie wiem, ile kosztują. Zakładam, tak? Że 69. No to nawet całe dwójkę zapłacisz za to, żeby mieć lody i mieć logo ekipy, które jest, i możesz je sobie, nie wiem, oprawić czy schować, tak jak kiedyś ja zbierałem karty graczy w koszykówkę na przykład, tak? Czy koszykówka się w Polsce zbierało, nie? I ja, znaczy w Polsce, no po prostu zbierałem, tak? Koszykarze NBA, graczy, nie? I też miałem w koszulkach powkładane w różnych rzeczach, więc może ktoś będzie chciał sobie to oprawić i zawiesić na ścianie. Jego wybór. Dokładnie. Ja się tym nie bulwersuję, a to, że zrobił się taki hype, bo tak naprawdę ludzie zauważają, że się ktoś rzuca. Ale to jest analogicznie ta sama sytuacja, jak starsi ludzie rzucali się na przykład na otwarcie w Lidlu czegoś, albo było otwarcie Lidla, bo było taniej. Nie wiem, cokolwiek. No my mamy tutaj taką bardzo fajną ilustrację autorstwa Górskiego, gdzie jest bardzo fajnie na osi czasu rozpisane najsłynniejsze historyczne bitwy w Lidlu. I są wymienione buty Crocs w 2013 roku. Ja sam pamiętam, bo miałem styczność, że były zapisy normalnie. Że w Lidlu? W mniejszych miejscowościach ludzie dzwonili do znajomej kierowniczki z Lidla i prosili, żeby odłożyli 38 żółte. Wiesz, o co chodzi? No. Następnie, no, B4, zatopiony. Tak jest. Wymieniony jest też bitwa o Karpia 19 grudnia 2014 roku, torby Witchen, kurtki termiczne. Witchen. Kurtki termiczne, lody ekipa. Znaczy, to jest dokładnie to samo, no więc mówię, jeżeli mielibyśmy to odnieść na pole
To, mówię, tylko że to prawdopodobnie jak spojrzymy na zdjęcie z technologii, gdzie jest premiera nowego iPhone'a i ludzie jadą na przykład do Berlina albo do Drezna jadą, tak? Żeby zakupić sobie iPhone'a w oficjalnym sklepie Apple Store i stoją po prostu w kolejce w jakimś centrum handlowym, czy nie wiem, przy iSpocie, czy gdziekolwiek, tylko że na to trochę mniej patrzą. Tak, no bo nie tak. Wiem, bo to jest ten, a tu jest prawie że analogicznie to samo. Oni są rozpoznawalni, to są celebryci obecnego czasu. Tak. Młodzi ludzie fascynują się YouTuberami. Tak, zgadza się. W różny sposób się tego, to jest ich ciężka praca, to samo co my częściowo robimy przygotowując, oni też muszą myśleć, przygotowywać się. Nie wiem jaki jest proces twórczy akurat na kanale u tych osób, tak, ale... No ale nawet jeśli by pracowali 10 godzin w tygodniu, to nie jest ich wina, że ludzie ich lubią. Że ich ludzie lubią, dokładnie tak. Więc taki jest znak czasów, tacy są celebryci. Ja znam Olbryskiego, ja znam Sztura, którego bardzo cenię, znam kilku inne osoby, ale znam ich z radia i z telewizji, bo może w innych czasach się urodziłem. Znaczy nie może, tylko na pewno. W 65 było inaczej. No tak, ale gdybyś był... Widzisz, gdybyś jechał tym tonem, które reprezentują pewne, może nie środowiska, ale pewne osoby, których wypowiedzi się w internecie w kontekście tych lodów pojawiają, to powiedziałbyś na przykład, jak mówiłeś o zbieraniu kart koszykarzy, to mógłbyś powiedzieć tak, no, bo koszykarze to przynajmniej byli atleci, którzy coś sobą reprezentowali, a gówno a prawda. Nie, że wie, że... Nie, ja rozumiem, ale to, jest, nie? Ale to jest albo to jest zaściankowość tych osób, albo to jest zazdrość tych osób, bo nie wiem, jak to inaczej odebrać. No właśnie, to jest to pytanie, nie? W większości wypadków prawdopodobnie to jest trochę taka nasza polska zazdrość w stosunku do tego, co druga osoba ma, patrzenie na drugą osobę. Zamiast się cieszyć, że, znaczy ja nie mówię, to jest górnolotne, cieszyć się, że ktoś odnosi sukces, fuck it, to w ogóle walić, tak? Ale bardziej chodzi cieszę o... Cieszę się, że najbliżsi odnoszą sukces, owszem, natomiast tutaj traktować to po prostu jako zwykłą rzecz biznesową. Po tak? prostu. Analogicznie do tego, że pewnym ludziom poszło w biznesie, tak samo temu człowiekowi czy tym osobom też poszło w biznesie i fajnie. Jeżeli spojrzymy na to, bo w dalszym ciągu mam ten drugi cytat z Spidersweba. Te wyniki, o których mówiliśmy, czyli ten określony zysk wypracowany w miesiącu marcu, to była jedna spółka tylko i nagle się okazuje, że w skład tej ekipy z punktu widzenia struktur wchodzą w grę jeszcze spółki, na przykład Ekipa to nosi ubrania, Pigeon Pictures, produkcja filmowa, Join Our Dreams, współprodukcja i wydawanie gier. To jest w pewnym sensie struktura korporacyjna w różnych... No tak, tych. No tak jest, hierarchicznie tak są zbudowane brandy. Oczywiście, najróżniejsze. No, tak. Oni się zajmują wieloma różnymi rzeczami. Przepraszam, tylko powiem tak na przykład, jak może część osób nie wie, że korzysta z Google, to tak naprawdę Google nie jest Google Incorporated, tylko to jest część grupy Alphabet, tak? W której skład wchodzi YouTube, Google i kilka innych brandów, tak? Które jakby działają na tym rynku e-commerce, czy nie tylko, ale działają w tej przestrzeni elektronicznej, nie? Nie, więc tu jest, analogicznie tutaj jest. No. To są ludzie, którzy się zajmują bardzo wieloma różnymi rzeczami. Czy robią to w sposób zrozumiały? Na pewno nie, dlatego że to są ludzie młodzi, więc siłą rzeczy będą robić pewne rzeczy, których inni ludzie nie rozumieją, szczególnie tacy, którzy nie chcą zrozumieć, bo to z tym jest głównie problem. Jasne, no myśmy też byli młodzi. Tak. W 73. Tak. I też się robiło inne rzeczy i też starsi ludzie nie kumali tego, nie? Tak, i tak zawsze będzie ten konflikt pokoleniowy, będzie zawsze obecny i przyzwyczajmy się do tego, że na takich rzeczach się robi pieniądze i to duże pieniądze. I nie jest to jakaś, to, że my do tego nie mamy dostępu, to, że my w tym nie uczestniczymy, to nie znaczy, że to się w świecie nie dzieje. No dokładnie. I zostawmy to sobie do momentu, jeżeli rzeczywiście, tak jak w przypadku tego nieznanego z imienia, bo nie będziemy promować gościa, bo mówiliśmy o nim w ostatnim odcinku pod koniec, do momentu, jeżeli to nie przekracza określonych granic prawnych, to po prostu róbmy rzeczy, jak Adaś Kalinowski mówił, róbmy rzeczy i nie patrzmy na to, co robią inni, tylko skupmy się na sobie. Sobie. Dokładnie tak. Róbmy swoje i tyle. A jak się komuś udało, no to może zastanowić się i spróbować powielić ten model biznesowy i zaadoptować go jakoś do siebie. Tak. Ja jeszcze tylko chciałem dodać, że jeżeli ktoś miałby ochotę, to chciałem wypromować w pewnym sensie, a właściwie wspomnieć o panu profesorze Krzysztofie Ziębie, profesorze z Politechniki Gdańskiej, z którym miałem ogromną przyjemność mieć zajęcia, a właściwie uczestniczyć w zajęciach przez niego prowadzonych, który ma bardzo fajny swój mini kanał na YouTubie, który się nazywa Off My Desk i porusza różnej maści treści i tematy ekonomiczne. I tam też jest bardzo przyjemny odcinek 8-minutowy, jeżeli dla kogoś nasza godzina to jest za długo, to serdecznie zapraszamy tam. Tam jest bardzo fajnie wyjaśniony z punktu widzenia ekonomisty z doświadczeniem, na czym polega fenomen sprzedażowy lodów Ekipa.
Dokładnie, więc Natalka, Wojtek, mamy nadzieję, że jesteście usatysfakcjonowani odpowiedzią. No, jakby Wojtek też był naszym gościem i Wojtek reprezentował, nie wiem czy dalej reprezentuje, bo chyba kontrakt miał się kończyć, ale reprezentował markę Siedmiu Wspaniałych Ballantynesa i można było powiedzieć, że w podobny sposób był hype, tylko w innej grupie wiekowej. I tyle. Zdecydowanie, najmniejszą skalę. Dokładnie tak, więc nie szukajmy dziury w całym. Jeżeli nam się to nie odpowiada, nie zwracajmy na to uwagi, no i tyle. Róbmy tak, inne rzeczy. Jeżeli mamy energię na to, żeby polemizować, to polemizujmy, ale potem się nie irytujmy, jeżeli ktoś nie będzie chciał z nami gadać. No i staramy się to robić merytorycznie. Tak. Więc mamy nadzieję, że odpowiedź była dla was spoko. Ja tym sposobem przejdę do następnego pytania. A ja chciałem jeszcze nawiązać tylko o jednej rzeczy. No? Bo skoro tak mówimy o tym w pewnych środowiskach oburzeniu lodami ekipa, dlaczego nie ma takiego oburzenia, tylko raczej jest to traktowane z uśmiechem, że Lidl wypuszcza swoją odzież? A, no to jest całkiem spoko, bo właśnie chciałem o tym powiedzieć. A, to przepraszam. A nie, luz. No właśnie, bo nie wiem, czy słyszeliście, Lidl wypuszcza właśnie prawdziwa gratka dla wyjadaczy Lidla, tak bym to powiedział, czyli tak. Dla osób, które albo w piątki, albo w sobotę robią zakupy. Zresztą muszę Hankę poprosić, bo ona w piątki robi zakupy, żeby mi kupiła skarpetki, koszulkę. A to bardzo życzę ci powodzenia, bo już na pewno tego nie ma. Nie ma już, a to widzisz. No, to nie ogarnąłem. W tej chwili to jest na Allegro lokalnie. Aha, mogłem. No. Klapki w komplecie z koszulką dzisiaj widziałem dwie oferty 250 zł. Nie wiem, proszę. Jakie były ceny detaliczne. No pewnie 35 zł i 50. Najpewniej. Skarpety. Ale nie mieszkałbym mieć koszulkę z napisem Lidl. I mi się wydaje, że większość tych osób, która była zainteresowana tym, też by nie omieszkała. Dokładnie, więc tu jest prawie, że to samo, tylko na trochę inną skalę, ale ktoś pomyśli, ale to wsiuńskie, albo jakoś tak, ale to wsiuńskie nosić koszulkę z logiem Lidla. No to tak samo można powiedzieć, ale to wsiuńskie nosić dres z logiem Adidasa, nie? No właśnie, bo to znowu jest punkt widzenia od tego, w którym miejscu co i jak. Tak, no. Mój ojciec na przykład nigdy nie lubił obrandowanych koszulek i uważał, że to jest idiotyzm. Zresztą ja też nie lubię, wiesz? Bardzo podobna kwestia jest poruszona we wstępie do, zdaje się, zakupologii Martina Lindstroma, gdzie słowem wstępu jest powiedziane, że gość specjalnie metki od jeansów i od ubrań odpruwa, dlatego że on wychodzi z takiego założenia, że on nie będzie promował brandów, jeżeli oni mu nie płacą za to, że on nosi ich logo. I to ma w pewnym sensie sens, tak? No bo ja nie mówię tutaj o jakichś takich małych, drobnych logosach, tylko wiesz, no przechadzasz się po ulicach, więc widzisz, co się czasami dzieje. No jasne. Ludzie obrandowani od stóp do głów w marki i to robią jeszcze za własne pieniądze. No, wiesz, analogicznie. A wiesz, kiedy to obrędowanie najlepiej widać? Kiedy jest gorący, sobotni, lipcowy wieczór, jest mąciak w Sopocie, Monte Cassino. Tak. I idzie pan, który ma jedną nogawkę podwiniętą, ma świecące buty z krokodylem, skarpetkę z napisem Tommy Hilfiger. Mhm. Dodatkowo ma jeansy z Levi Straussa, które są poprzecierane w różnych miejscach. Ma wielką DG, Dolce Gabbana, wielki pasek. Do tego ma założoną polówkę. Uwaga, z postawionym pięknie kołnierzykiem, na którym jest, chyba też Tommy był wtedy, albo znowu Lacoste. No i ma co? Ma taką piękną przez ramię małą pedałóweczkę. Ja to mówię, czyli tą taką torebkę. Co zawsze Rosjanie z takimi chodzili, zawsze ja tak Rosjan widziałem, która też jest obrędowana jakimś Kelvinem Kleinem, KC czy cokolwiek innego, nie? No więc dokładnie to samo, no więc jak ktoś lubi, to niech robi, nie? No tak, tylko że co innego jest brand modowy, a co innego jest brand spożywczy. Nie, no tak, no Ludwik. Bo to jest, wiesz, jakby skarpety z Lidla, czy tam klapki z Lidla, koszulki z Lidla, to jest taki atrybut trochę hipsterski, ale pod tym względem, żeby nikt mi nie zarzucił, że tu jadę negatywnymi argumentami, dlatego że hipsterstwo się podobno kojarzy negatywnie. Ja się za hipstera poniekąd uważam. No jesteś. W pewnych tematach na pewno. Więc wydaje mi się, że tam argument był taki, że to jest takie, wiesz, ironiczne podejście do świata, nie? No bo nikt normalny nie będzie przecież chodził z nazwą sklepu spożywczego kurna na butach, nie? Kto normalny by tak zrobił? Ja. No nie, no, no nie, ale, żarty, no, ale, dobra, ale nie, gdyby ja, to nie, nie był Lidl, tylko to tak. Był na przykład, nie wiem. No, Osho na przykład. Osho. Chociaż akurat te brandy w jakimś tam stopniu się zaczęły, wiesz, pozytywnie kojarzyć. No tak? Ale gdybyś lat, na przykład wyjechał z czymś takim, co jest, wiesz... Biedronką w Egipcie. Nie, chodziłbyś w butach z Orlenem?
No właśnie. Megabajtki one by się nazywały. No właśnie. No jasne. Może to jest pomysł na Orlenu, nie? Że no. Skoro Lidl może wypuścić klapki, no to niech teraz Orlen coś wypuści. Albo daleko nie szukać, jedziesz na przykład na wakacje. U Mofilce na przykład. Nie, zaraz. Jedziesz na wakacje i z hotelu wychodzisz z obrędowanym szlafrokiem i kapciami. No ale to jest, wiesz, ale to jest obywatelski obowiązek. No to zawsze. I jeszcze zestaw do mycia. Kto normalny płaci za szlafrok? No kto normalny nie bierze bydełka? Niech rzuci pierwszy kamieniem albo wyłączy podcast ponownie. Ten, nie, kto... że bierze do kosmetyczki, tylko zużył oczywiście. Zużył w domu w późniejszym czasie. To jest jakby oczywiste. To jest kolejny rok. Albo nie, to chowasz do szafki i trzymasz na specjalną okazję. Jak przychodzą, dla gości. Jak przychodzą goście, to jest... Chowasz cukier i wyjmujesz mydło z hotelu. No, nie, i no jeszcze wyciągasz też te kostki cukru, że tak powiem, które też były. Ty, ale się nie śmiać, dobra, skończmy ten temat, że tylko powiem, jak byłem na wczasach w jakimś tam Egipcie, nie? Czy, nie, w Egipcie nie byłem. Nie, no byłem na Półwyspie Synaj, ale nie pamiętam, w którymś hotelu byłem i polski turysta wstaje, podchodzi do stołu szwedzkiego, ja tam sobie zajadam, a on się rozgląda, otwiera plecak, podnosi talerz. I zsuwa jajka na twardo. Tak jest. No ale wiesz, może na długą wycieczkę szedł po prostu, nie? Ty, ale wyobrażasz sobie 10 czy 15 jajek na twardo zjeść. Ja współczuję osobie, z którą tam mieszkała w pokoju. Wiadomo, że jajka na twardo... Może to był kleptoman. Najlepiej smakują i pachną w PKP, nie Pendolino. Z pomidorem jeszcze. Nagrzanym, wiesz, telką. No już niedługo będzie można. 10-godzinnym, wiesz, przedziale, gdzie nie ma wentylacji. Ktoś w tym momencie stwierdza, że to jest idealny czas, żeby jajko na twardo z kiełbasą, nie? No może być. To jest to, ale ja ci powiem jedną rzecz. Ja kiedyś byłem, to chyba było w Hiszpanii, i była kartka po polsku napisana w hotelu, że nie wolno jedzenia wynosić poza... Tak, ten, po polsku? Po polsku. No to super, dobra. I mi się tak strasznie głupio zrobiło, nie? Bo sobie myślę, wiesz co, gdyby to było w czterech językach, to jeszcze jakoś bym to przebolał, nie? Ale autentycznie była kartka po polsku. Że, no bo wiesz, ludzie robili tak, że skoro jest szwedzki stół, no to wiesz, to jest... to się mówi o tym, że zapłacone trzeba zjeść. No, nie możesz się zmarnować. A, no. Wiesz, albo jak zapłaciłeś, to przecież zjem wszystko. Przecież po to zapłaciłem. Zesram się, a zjem. All inclusive był przecież. No, dokładnie. Dobrze, przejdźmy dalej, bo już czas nasz goni. Zaraz koniec podcasta, my jeszcze mamy pół tematu, bo jeszcze chciałbym nawiązać do... Pół tuzina tematów chciałeś powiedzieć. Pół tuzina? Tak. Muszę tu wprowadzić element ludyczny. Tak. Przyszło też pytanie... Pytanie, czy Spotify wchodzi w podcasty w formie subskrypcji jak Apple? O właśnie, Adam, o tak. Co chodzi? Ludwiku, redaktorze, spieszę z odpowiedzią, bo to jest tak naprawdę odpowiedź, wiemy, że w jakiś tam sposób odwieczna walka toczyła się między Applem a Spotifyem, ale tylko w tej kwestii, że Apple chciało dorównać Spotifyowi, jeżeli chodzi o element subskrypcyjny, bo Spotify był pierwszy, tak bym to powiedział. Apple nie miało tego, były przecieki, potem to wprowadzili rzeczywiście. Pomijam fakt, że dopiero po kilku latach ogarnęli się, jeżeli chodzi o algorytm chociażby dobierania piosenek, nie? Jak ja teraz, ja to odczuwam, że jednak trochę mi Spotify brakuje, ale nie jest źle, nie? Bo coraz lepiej wyczuwa i tam ta muzyka jest, nie wiem, ta aplikacja jest wolna trochę, nie? Ale ogólnie jest spoko. Ogólnie jest spoko, jeżeli chodzi o dobór playlist. I teraz jest... Kwestia taka, że jak wiecie, z ostatniego odcinka mówiliśmy o tym podcast Plus, a propos konferencji, tak, w której myśmy też się na to zalogowali, będziemy mogli świadczyć za opłatą ekstra treści dla subskrybentów po prostu. Takie będą normalne nasze odcinki, ale będziemy chcieli z Ludwikiem wprowadzić taki jakby ekstra segment, półgodzinny, załóżmy ekstra odcinków jeszcze, nie wiem, dogrywkę może to nazwiemy, dogrywkę LPK albo coś takiego, nie? Jako ten element. I Spotify... Właśnie chciało zrobić odpowiedź na podcasty Apple'a i jak się to ładnie po angielsku powiedzie? Variety. O, dziękuję. Widzisz, no i dlatego widać, że jestem ułomny. Jak mówi Variety. Variety. No przecież. Wiesz, ile razy to musiałem powtarzać na studiach? Jak mówi... Variety. Dziękuję. Dzisiaj... Spotify. Uruchomiło podobną usługę dedykowaną miłośnikom podcastów, którą ma... Apple. Dziękuję. W każdym razie, albo w każdym razie, Spotify dało taką samą przestrzeń, jak daje Apple, czyli jest jakby element twórców za konkretną opłatą, tak, subskrybenci. Nie dość, że jakby
Bo generalnie jest model freemium, nie? W Spotify'u, czyli nie musisz płacić abonamentu, żeby móc słuchać muzyki. Oczywiście masz ograniczony dostęp jakby do wyszukania pewnej muzyki i tak dalej, one są przerywane reklamami, ale mimo wszystko jakby jest to darmowe. I podcasty też są darmowe. W Apple Podcast też to podcasty są jakby darmowe, tak? Nie, tak naprawdę no, podcasty Apple'a były pierwsze, myśmy też w podcaście statystycznym mówili o tym, że tych podcastów jest bardzo dużo w tamtym miejscu, więc oni właśnie chcą uruchomić taką opcję tylko dla subskrybentów w trzech wariantach cenowych. 3 dolce na miesiąc, 5 dolców na miesiąc i 8 dolców na miesiąc. Ja nie doszukałem się niestety informacji, czy ona będzie dostępna na wszystkich rynkach, na których działa Spotify, czy to raczej póki co będzie dostępne w Stanach Zjednoczonych, a potem będą sukcesywnie włączali to na reszcie rynków. I użytkownicy będą mogli wyszukiwać, to jest częściowo mieszam ten VA. Variety. Dokładnie, ten tekst z AdWeb. AdWeb. Antyweb. Dziękuję. Częściowo jakby cytuję te dwa portale. I użytkownicy będą mogli wyszukiwać zamieszczone w ten sposób treści, jak wszystkie inne, ale zyskają do nich dostęp dopiero po wykupieniu subskrypcji. Czyli będziesz widział, że jest, chciałbyś to przesłuchać, to będzie napisane, że trzeba za to zapłacić. I teraz jaka jest różnica między Spotify'em a Apple? Wszyscy jakby wylali i Spotify, cytuję, mam tutaj zapisanego pana Michaela Mignano. Mignano. Fair enough. Który powiedział, że bardzo chcielibyśmy wyciągnąć do twórców rękę i pokazać im, że oferujemy najlepsze warunki. 2 lata, tak, bez opłat, to świetny na to sposób. Bo Apple dało tą przestrzeń na te ekstra treści, ale jakby twórca musi za to zapłacić, myśmy za to zapłacili 100 zł z Ludwikiem za rok czasu, żeby w tym być. A tutaj tak naprawdę dostajesz to za darmo. Spotify wyciąga jeszcze jedną kwestię, że przecież Apple od każdej subskrypcji w ramach Apple Podcast Subscription będzie pobierało przez pierwszy rok 30% prowizji, potem kwota zmniejszy się do 15%, nie? I teraz jest jedna jeszcze bardzo ważna rzecz. Jeżeli mielibyśmy porównać te dwa elementy, to Apple za odtworzenie piosenki płaci wykonawcom 1 centa. Spotify płaci zdecydowanie mniej. Tylko, setne części. Dokładnie, tylko że Apple nie ma wersji darmowej albo tej, zawsze tam jest po prostu płatny dostęp musisz do tej muzyki. Musisz zapłacić, żeby możesz skorzystać 3 miesiące i potem przedłużasz, ale masz tylko raz 3 miesiące i potem... Znaczy, jeżeli ktoś jest Polakiem, to pewnie robi milion różnych maili Apple ID i sobie przedłuża następne lata, nie? A mnie ciekawi, Adaś, i zrobimy chyba takie mini badanie. Ilu z naszych słuchaczy korzysta z niepłatnej wersji Spotify'a? Możemy zrobić. To trzeba będzie wstawić w tygodniu, jak będziecie nas słuchać, to wrzucimy, żeby sprawdzić takie wyniki. Zrobimy po prostu sondę na Instagramie. Policzmy się jak w spisie powszechnym. Albo na naszej stronie możemy zrobić dział, zobaczymy kto wchodzi na stronę też, nie? Na przykład. Dobra, ale i teraz odpowiadając na pytanie, że wprowadza, jest to spoko. Jedyne rozdwojenie z nim może być takie. Nie jesteś na Apple Podcast, albo jesteś tylko tam, to tak naprawdę wykluczasz się z zdobycia pewnej grupy słuchaczy. Tak. Jeżeli jesteś z podcastem w Polsce, raczej powinieneś być dostępny prawie na każdej platformie, żeby każdy mógł cię w każdym miejscu prawie że złapać i wysłuchać. Zgadza się. I to jest jakby druga kwestia. Spotify jest dość popularny w Polsce, bo jest przede wszystkim płatny. Bezpłatny. Bezpłatny. Więc tak. Też sekcja podcastów tam jest i dość mocno usiedli z podcastami. Pierwszy był Apple Podcast, nie? Ale on nie był tak powszechny, w sensie ci, co mieli iPhony, ci, co mieli od zawsze iPhony, to wiedzieli, że jest aplikacja podcasty, z której ewentualnie korzystali, albo w ogóle nie wiedzieli, czym jest ta aplikacja, nie? Bo też może znaczenie podcastów nie było takie mocne. I teraz pytanie, na co się twórcy skuszą, pytanie, co my będziemy mogli z tym zrobić, jeżeli będziemy chcieli, bo tak naprawdę będziemy musieli w tym kanale wypuścić dokładnie to samo, załóżmy przy cenach, nie? W tym wypadku. Apple Podcast daje możliwość, to mi się bardzo generalnie podoba, bo my hostujemy nasz podcast przez Anchora, nie? I Anchor został wykupiony przez Spotify i to jest miejsce, gdzie tak naprawdę masz darmowy hosting swoich podcastów. Dostajesz link RSS, możesz tam dodać też różne inne katalogi, do których twój podcast jest dodawany. A Apple Podcast teraz przez zmieniony Podcast Connect, to się chyba jakoś tak ładnie nazywało, Podcast Connect, no nieważne. Tak, będzie możliwość tam hostowania, czyli tam wrzucania swoich treści. Ale uwaga, ona będzie tylko dostępna w Apple Podcast, nie? To się jest bardziej rozkmina dla ciebie i dla mnie, ale tutaj dobrze, że Spotify też to wprowadza, fajnie, że jest odpowiedź. Pytanie tylko jest takie, czy użytkownicy, którzy słuchają podcastów, będą chcieli za to zapłacić.
Dwa, ja jeszcze jedną rzecz tylko podniesę. Fajnie, że Spotify tak naprawdę zaczął Apple Podcast i zaczyna też to robić teraz Spotify. Wyciąga trochę rękę do twórców. Bo tu nie ma czegoś takiego jak YouTube, gdzie załóżmy tworzysz tą treść, wrzucasz i możesz zarabiać częściowo za odsłony kanału plus reklamy, które się tam pojawiają i tak dalej. A tutaj czegoś takiego nie ma. No, podcast hostujesz i ewentualnie twórcy znajdują sobie możliwość sami płacenia za to, albo po prostu robią to dla fanu, czy dla spełnienia własnej zachcianki, czy no, po prostu... Dla swoich słuchaczy po prostu. Dla swoich słuchaczy po prostu, nie? My w większości wypadków robimy to tylko dla was. Tak. I robimy to z wielką przyjemnością, nie? Ale fajnie, że jest takie wyciągnięcie ręki, które jakby będzie pozwalało też docenić tą część twórców. Więc zobaczymy, jak to się potoczy. Fajnie, że Spotify też wyciąga rękę, ale zakładam tylko mówię, nie, że Spotify na początku mówi, że to będzie bezpłatne, ale po 2 latach będzie już płatne. Pytanie, ile podcasterzy będą musieli zapłacić za bycie w Spotify'u, tak? Bo do tego się niestety nie doszukałem. Czy będzie jakaś opłata dla twórców, tak, którzy będą chcieli się tam umieścić? Mi się wydaje, że oni pewnie w ogóle tego tematu nie poruszą jak na razie. Nie, bo nigdzie się nie pojawia. Gdyby teraz zaczęli mówić o tym, że to będzie płatne ileś tam, to daliby argument drugiej stronie do tego, żeby to w jakiś tam oczywiście sposób zwalczać, bo... Oczywiście. No bo w tej chwili ta narracja opiera się na tym, że my jesteśmy bezpłatni, a wy jesteście płatni i w ogóle... No do widzenia, nie? No tak. Tak mniej więcej będzie wyglądało. My jesteśmy bardzo ciekawi też tego, jak to będzie funkcjonowało w naszym wypadku. Zobaczymy, będziemy eksperymentować. Na całe szczęście redaktor Borodo biegły jest, jak już został wspomniany dzisiaj i w praktycznie każdym odcinku, biegły z nowościami technologicznymi, więc dzięki jego aktywności my będziemy partycypować też w tych nowych inicjatywach gigantów technologicznych, za co jestem mu bardzo wdzięczny i tym samym na antenie się kłaniam. Dziękuję. No i zobaczymy. Zobaczymy, my też mamy pomysły, co ekstra wam dać, ale to potem, w sensie potem, jak już będzie to w pełni działać, bo tak naprawdę myśmy też za to zapłacili w Apple Podcast, ale tak naprawdę usługa dopiero wejdzie, tam niedługo będzie na 170 rynkach dostępna, więc tutaj też, a nasz podcast cały czas pending. Czyli ciągle czekamy na to, że ktoś przyklepie. No tak, no chyba jest przyklepana, ale w ogóle nie pojawia się, wiesz, pojawia się analityka w ogóle w Google'ach i ja nie widzę tego, nie? W ogóle widzę analityki odtworzeń. No bo widzisz, zgłosiłeś się do jakiegoś tajnego programu rządowego, oni teraz ci robią analizę, a ty się dziwisz, że nie widać ile osób. Zaraz CBA wjedzie tutaj do podcastu, nie? O nie, Ludwik, wyłącz. Cicho. Zaraz nie słyszeli. Trzeba ściszyć muzykę. Boże. Słuchaj, a pogadamy o McDonaldzie? Jeszcze? No dobra, mogę zrobić, bo chciałem pogadać o wypożyczalni, ale dobra, spoko. Szybko zapytam się ciebie, czy widziałeś post na naszym Facebooku dotyczący w pewnym sensie awantury wokół reklamy McDonalda i konkretnie Wieśmaka? I czy wiesz, nie, o co chodzi? Nie widziałem, nie wiem. To ci powiem. Mianowicie wyszła taka reklama Wieśmaka, w której występują dwie pary, jedna starsza, druga młodsza. Mhm. Spotykają się pod, zdaje się, że Teatrem Wielkim i są po spektaklu, czy właśnie widowisku z muzyką klasyczną, no właśnie masek nie mieli, nie? No ale wiesz, maski się słabo sprzedają. No w każdym razie chodzi o to, że przyjmijmy, że jest to starsze małżeństwo i albo to jest ich córka, albo to jest ich syn, w każdym razie druga para młodsza, no i się tam dosyć sztywno żegnają, po czym wsiadają do swoich samochodów, pan wypowiada kluczowe dla całej awantury słowo, no i jadą sobie do McDonalda zjeść Wieśmaka. W międzyczasie starsza para jest pokazana, jak wrzuca sobie bluesa i też jadą gdzieś tam i się spotykają nagle ze sobą pod McDonaldem i w końcu mogą być sobą, jedzą Wieśmaka w samochodzie, jest zajebiście. Nie? Naprawdę? I awantura polegała na tym. Znaczy, no... Wiesz, tak jest ogólny motyw reklamy. No. Tak? Ja ci to później pokażę, to sobie zobaczysz to dokładnie. W każdym razie, awantura polegała na tym, że młody człowiek, część młodszej pary, powiedział, że tutaj cytuję, Symfonia Leningradzka, co mi przyszło do głowy. I oto to było clue całej awantury, ponieważ pani Nadia Atavanti, blogerka klasycznie muzyczna, pisze: gratuluję McDonald's kolejnej idiotycznej reklamy w Polsce. Może pora pomyśleć o zmianie marketingowców na bardziej lotnych i zmianie agencji marketingowej na taką, która zatrudnia trochę mądrzejszych ludzi od wymyślania reklam. A to znowu jest w ogóle tak, jak wtedy było z tą laską. Myśmy też kiedyś o tym mówili. W ogóle była też jakaś akcja, że się spruła jakaś, to ty mnie pytałeś, co ja myślę o tym, że jakaś typiara się spruła pod jakimś tam postem czyimś, która w ogóle, wiesz, miała tylko kilku tam obserwujących czy coś takiego. A, to było z Reserve, zdaje się. O, z Reserve, pani miała pretensję o to, że coś tam w coś marka uderzyła, ale powiem ci dalej.
Dodać trzeba, że siódma symfonia Szostakowicza, zwana Leningradzką, powstała podczas oblężenia Leningradu przez nazistów, gdy w sięgającym minus 28 stopni zimnie mieszkańcy tego miasta masowo umierali z głodu i te wydarzenia upamiętnia. Kogoś chyba rozum opuścił przy tworzeniu tej beznadziejnie głupiej i niestosownej reklamy. Czytamy na blogu. Cytat był tego bohatera reklamy: symfonia leningradzka, ale wymyśliłem. No i główna argumentacja jest taka, przepraszam, że według wielu ludzi w internecie, a także naszych słuchaczy, bo takie były komentarze pod postem, to jest niepotrzebne utrwalanie takich głupich dosyć stereotypów, że muzyka klasyczna musi być nudna i że można być sobą tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy nie ma się nic wspólnego z tak zwaną kulturą wyższą. Tak okay. To zostało zinterpretowane. I ja powiem ci szczerze tak, ja odpaliłem ten post, potem odpaliłem tą reklamę i na początku nie wydawało mi się to jakoś wybitnie niestosowne, ale potem sobie uświadomiłem, bo w komentarzach pod tą reklamą ktoś pokazał reklamę McDonalda z Portugalii, mm-hmm. która też wykorzystywała jakąś tam muzykę raczej klasyczną i była zrobiona w zupełnie innym stylu. W nie takich żerujących trochę na takich najniższych instynktach jednak, wiesz, pragnieniu do wrzucenia w siebie, wiesz, bułki z plastiku, tylko jednak na czymś, co rzeczywiście miało jakiś tam, powiedzmy, większy charakter. I tak sobie pomyślałem, wiesz, bo ja za miłośnika muzyki klasycznej się nie uważam, bo niestety muzyki klasycznej nie znam i momentami nawet jej nie rozumiem. Mm. Natomiast tak się akurat złożyło, że pewną część mojego serca i mojej duszy poświęciłem muzyce jazzowej. Tak. I gdyby ktoś na przykład wykorzystał, mam akurat w głowie taki jeden konkretny utwór, tak, który też powstał, powiedzmy, w niespecjalnie wesołych okolicznościach. I gdyby ktoś użył tego utworu, nazwy tego utworu i na przykład pojawił się tam komentarz w stylu: a tam jakiś typ dął w rurę przez 56 minut, nikt tego nie kuma w ogóle, o co chodzi, dobra, jedźmy na maka. To też bym się wkurwił trochę, wiesz, jednak. No tak, pewnie tak, ale wiesz co, mi to lata. Lata ci to? Uważasz, że, że jakby takie reklamy... Znaczy, mnie to nie oburza, nie? Znaczy, stary, ja nie wiem, co ci odpowiedzieć, bo może dlatego, że nie trafiła do mnie ta reklama, bo albo mam włączony filtr po prostu blokujący reklamę na YouTubie i dlatego do mnie nie dochodzi, albo nie oglądam telewizji, albo się tak nie zagłębiłem. Pewnie powinienem, bo wychodzę na jakiegoś ignoranta, bo mówimy też o takich rzeczach w podcaście. Ja generalnie nie lubię, no dobra, może trochę jest to niestosowne, jakby zmieszanie muzyki poważnej czy tam jakichś innych elementów plus historii z jedzeniem wieśmaka i mówienie, że w końcu mogę być sobą, bo tak naprawdę wszyscy zakładamy maski i wszyscy się w taki sposób zachowujemy. Może rzeczywiście to jest niestosowne, bo można było, nie wiem, wstrzymać to, że się chce pierdnąć, że tak powiem, wyjść, zjeść wieśmaka i powiedzieć: w końcu mogę się spierdzić, mogę być sobą. Wiesz, na wiesz, przykład. Na przykład. No to może było bardziej stosowne, by bardziej pasowało. Może rzeczywiście. Więc okej, okay, no może zły dobór różnych rzeczy, może rzeczywiście ktoś mnie zastanowić, czy podnoszenie takiego rumoru pod tym jest ważne, też nie wiem. Mnie po prostu irytuje wszystko to, że my się po prostu opieramy na historii i spuszczamy historię strasznie w Polsce. To mnie po prostu irytuje, to mnie męczy. No zostawmy tak. Już to. No tak, tylko, żyjmy to nie w XXI jest, wieku. Tylko, że to nie jest historia polska, nie? No to jest druga kwestia, no. Tylko to jest, wiesz, jakby zupełnie inna i niezależna rzecz. Ja rozumiem doskonale, o co ci chodzi, bo sam nie jestem zwolennikiem tego, żeby się kurczowo trzymać tego, co było. Zresztą ten odcinek nam trochę taki wyszedł właśnie, żeby się nie trzymać jednak tego, co było, tylko cieszyć się tym, co jest. Natomiast będę też jakby zwolennikiem tego, żeby przykładać ponadprzeciętną wagę do researchu i no, z punktu widzenia marketingowego, nie? Znaczy pytanie, żeby... kto tam siedział i kto to klepnął, tak? Kto wymyślił to? Bo to może być tak, że po prostu spróbowali to przełożyć na polski rynek, bazując na gotowym schemacie w różnych krajach, który jest, tak? Możliwe. Ale niekoniecznie trafił tak, jak powinien trafić. Możliwe. Dowodem na słuszność twoich słów jest fakt, że pod filmem na YouTubie z tą reklamą nie można komentarzy zamieszczać pod tym polskim, pod tą polską reklamą. Okej. Okay. Wyłączyli możliwość komentowania. No bo może tego, dlatego, że zrobił się to... po prostu zrobiło się gówno burza, no. No najpewniej tak. Tylko no pytanie jest takie, czy to jest, wiesz, czy to jest słuszna strategia przemilczeć i przeczekać, nie? No też nie jest słuszna strategia. Tak naprawdę można by było to ściągnąć i powiedzieć: przepraszamy, no. Może to było... Potrafimy. Zupełnie inaczej odbierasz jakby przekaz,
Znaczy z drugiej strony też nie, bo ci, co się napinają, będą twierdzili, że... A widzicie, mieliśmy rację. Mieliśmy rację w ogóle i tak dalej, ale może z drugiej strony można było to po prostu albo wygasić komentarze i spróbować to po prostu jakoś wygasić albo podmienić czy coś. Tak wyglądała reklama, a powinna wyglądać tak. Nie byliśmy sobą, a teraz możemy być sobą, jemy wieśmaka, na przykład, tak? Oczywiście. Jakoś zmienić to na siebie z McDonaldem, z czymś tam. Ja ci powiem tylko, że jestem zdziwiony, że wobec... takiej, a nie innej sytuacji pandemicznej nie ma jakiejś, powiedzmy, bardziej wyrafinowanej od McDonalda restauracji, która nie wykorzystała tego szumu, który się zrobił wokół tej reklamy i na przykład nie zamieściła, wiesz, jakiejś swojej filmowej odpowiedzi typu kurna, znowu żarcie z plastiku, albo znowu odgrzewany kotlet. W końcu mogę być sobą i zjeść, nie wiem, gdzieś tam, no, schabowego raz no raz, to czy tak, jakoś tam, nie? Tak, zdecydowanie. Więc szkoda trochę, że nikt na to, przynajmniej do nas to nie dotarło. Może ktoś coś znalazł, może coś się pojawiło. W każdym razie ja bardzo chętnie podlinkuję do bardzo fajnego postu, z którego w ogóle na ten temat się pewnych rzeczy dowiedziałem, dlatego że pochodzi ten post z profilu Ruch Muzyczny, który okazuje się, bo nie wiedziałem, że takie wydawnictwo istnieje. Jest to magazyn o tematyce muzycznej i bardzo w takim, bo śledzę od tamtego czasu, i bardzo polecam i może zrównoważy to troszeczkę niesmak, który powstał po tym wylewie kultury popularnej. Dziękuję. No, ciężko wrzucasz, że tak powiem, prawie że na koniec. Ja mam jeszcze dwie rzeczy. Dawaj. Bo bym chciał powiedzieć, nawet trzymam rzeczy, ale nie wiem, żeby nam się nie przedłużyło, bo już mamy 59 minut naszego nagrania, już godzina nawet. Ja mam nadzieję, że dobrze się z nami bawicie. Długi weekend, więc może być trochę dłużej. Ale... Można odtworzyć na 4 razy. Tak, bo ja chciałem powiedzieć o zakupach poczynionych. Chciałem nawiązać do kącika Meteo, ale to będziemy robili na koniec. Więc możesz wybrać zakupy poczynione, Xbox Cloud albo H&M. H&M. H&M, okej. Okay. Czyli H&M. Hans und Moritz. To jest szwedzkie, nie niemieckie. No wiem, no ale lepiej brzmi po niemiecku. Wszystko brzmi lepiej po niemiecku. A besser. Szczególnie ale... kierowanie ruchem na autostradzie. No. Genau. A jak kierujesz ruch na autostradzie po niemiecku? Nie wiem, bo nie jestem Niemcem. O co chodzi? No to o co ci teraz... No i Ludwik... No bo chodzi mi o ten bardzo taki... Danke schön für Ihre Aufmerksamkeit? Nie, chodziło mi o te, wiesz, miejscowość, w której każdy Niemiec mieszka, czyli Auswart. Zawsze tam zjeżdżali, jak byłem. Raz byłem, to widziałem. Wszyscy zawsze na Auspartu jadą. No dokładnie, patrzę tylko, wiesz, wszystkie te drogi nam prowadzą, jak do żywu. Dobra, dosyć tej karuzeli śmiechu. Już teraz skończyłem, a wszyscy... A Ludwiczku, w Auspartu... Gosia jak... mi wczoraj lotka jak... puściła, jestem w formie. A ja akurat kamerę wyłączyłem, no. Aj, Jezus. Dobra, posłuchaj, jakby H&M wprowadziło fajną rzecz. Ona działa w Stanach Zjednoczonych chyba i... Czekaj. Możesz zabawić... W Wielkiej Brytanii, tak, bo wiem o czym powiesz, bo ja to miałem tydzień temu w tematach, ale nie zdążyłem o tym powiedzieć. Właśnie, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone. Mega rzecz ogólnie, bardzo mi się to podoba. Tak, zaraz powiem o co chodzi. Ja tylko mam jedną rzecz, że przecież w Polsce to i tak już jest. Zaraz wytłumaczę dlaczego i jak. Domyślam się. Przebiegły lis jestem. No. Posłuchajcie, do czego nawiązuję? Oczywiście nasza niezastąpiona, kochana pani Julia Sienkiewicz z Nowego Marketingu wspominała na ten temat. One Second Suit. Ładnie? Okay. Bardzo ładnie. Very well. H&M bezpłatnie wypożycza garnitury, by pomóc w znalezieniu pracy w dobie pandemii. I to mi się generalnie bardzo podoba, no bo jakby przekaz cały jest taki, że garnitur to nie strój, to pewność siebie, sygnał dla świata i przypomnienie, że masz wszystko, czego potrzeba. Jakby w swojej kampanii właśnie podkreśla to H&M, One Second Suit. I marka w ramach tej akcji... Tak, w ramach tego hasła i w ramach tego pomysłu wypożycza za darmo garnitury, które należy zwrócić w ciągu 24 godzin. Chodzi tylko po to, że to jest wiesz, wypożycza, nie sprawdzając, czy miałeś akurat tą kwestię, ale jakby założeniem jest takim, żeby ci, co szykują się do nowej pracy i chcieliby jakby podnieść pewność siebie podczas rozmowy kwalifikacyjnej, to mogą przyjść, wypożyczyć garnitur i muszą zwrócić go w ciągu 24 godzin, nie? W Polsce to już działa dawno, tylko że zwracasz po 20 dniach. Tylko, że musisz z metką nosić, ale metkę nawet można w bardzo prosty sposób ukryć. Możesz w metkę ukryć w prosty sposób, a druga kwestia jest też taka, zakup przez internet.
pozwala tobie, jeżeli kupujesz przez internet, zamawiasz to przez internet, zwrócić towar bez podania przyczyny, nawet bez metki. Naprawdę? Jest. A ja zawsze doklejałem te metki, widzisz. No, trzy razy wyszedłem do ciebie się pokazać i potem wiesz. Widzisz, nie jesteś Januszem dobrym. Więc ja się wiesz, co oni powinni zrobić? Ja się oczywiście śmieję, ale generalnie jakby w Polsce to mamy, bo możemy jakby zwrócić, więc... Ale ogólnie pomysł fajny, że coś takiego jest i oczywiście on ruszył właśnie... ruszył w Wielkiej Brytanii, a od 13 maja będzie, czyli już niedługo pojawi się również w Stanach Zjednoczonych, nie? No to będziemy śledzić i zobaczymy, jak to faktycznie działa, czy to nie jest tylko i wyłącznie jednorazowa akcja marketingowa, ale mi przyszło teraz do głowy jedna rzecz, którą oni by mogli zrobić, na którą nie wpadli. Ale jeszcze tylko powiem jedną rzecz, że jeżeli zwróci się w ciągu 24 godzin, to jest spoko. Jeżeli nie zwróci się w ciągu 24 godzin, tylko jakby się spóźni, to jesteś obciążony opłatą w tej chwili w Wielkiej Brytanii, opłatą 50 funtów, które Houndem przekazuje na cele charytatywne. Ale jeżeli go w ogóle nie będziesz chciał zwrócić, to musisz zapłacić 112 czy 117 funtów, nie? Za czyli pewnie garnitur. Tyle, ile kosztuje basicowy garnitur. Prawdopodobnie tak. Wiesz, co oni mogliby zrobić z tych wszystkich ubrań, które czasami przyjmują w ramach wymiany, albo w ramach tego, że po prostu ludzie by oddawali te ubrania, które im zalegają w szafie? W związku z tym, że mamy pandemię i rozmowy kwalifikacyjne face to face raczej wiesz, rzadko dochodzą do rzeczywiście do... do faktu, powiedzmy. Jakieś wirtualne tło. Ty, nie, oni powinni coś takiego zrobić. Powinni wziąć stare marynarki, stare koszule, stare krawaty i zrobić coś takiego, co możesz tylko naraz założyć przed kamerę. Kumasz. No, kumam. Że na przykład masz tylko górę od czegoś tam, część marynarki, tak żeby ci biurko zasłoniło, potem koszulę i krawat. No. I to tylko zakładasz tak naraz i wyglądasz, jakbyś był pod krawatem i wtedy rozmowa kwalifikacyjna, potem to zdejmujesz i... Jesteś dalej w piżamie. Na przykład. Albo jesteś na tym, na Tarzana. Pamiętasz tego gościa, który oburzył całą Polskę, szczególnie redakcję TVN-u? Nie. Jak wystąpił jako jakiś tam gość, konsultant i najpierw było pokazane normalnie na antenie TVN24, jak on mówił jako ekspert, a potem oni puścili razem z kumplami w necie relacje z backstage'u, jak on siedział w bokserkach samych i miał tylko koszulę nałożoną. Nie, ale no... I w laczkach, to super. Ale to ekstra było, jak... O co chodzi? Miał się zaprezentować, to, że siedział na gaciach, no to o tak, co chodzi? Tak, no bo wszyscy ogólnie zgrywają takich profesjonalistów, nie? No że, zawsze, wiesz, no. A wiecie, że co my robimy? Ludwik siedzi w piżamie, ja też siedzę prawie, że na gaciach w podcaście, no co mamy? Gorąco jak cholera, bo grzeje za państwowe, wiesz. No. Coś tam płacisz, ale... Za państwowe prywatne, ty. No, to tam, wiesz... Biznes. A wiesz, prywaciarz. Wiesz, kto tam kurki odkręca? Nie, no wiadomo, jak jest, ale wódz. po prostu, wiesz, inicjatywa fajna, ciekawe, czy to nie będzie tylko akcja marketingowa, jeżeli nie, no to fajnie, jeżeli tak, to też fajnie, bo fajna akcja. Dokładnie, dobra, wrzucam następne, zostały jeszcze dwa zakupy poczynione albo Xbox Cloud. Zakupy poczynione. Dobra, więc przyznam się, że uległem pokusie. I zakupiłem to, o czym myśmy ostatnio rozmawiali. Dlaczego mi weszło na twoje linki? Moja myszka świruje dzisiejszy cały dzień. Zakupy poczynione, mianowicie, posłuchajcie, widzieliście zresztą, kto śledzi nasz Twitter, to zauważyliście, że kupiliśmy AirTaga, a ja go kupiłem po to, żeby Ludwikowi włożyć do kieszeni i móc go śledzić. A z jakim grawerem dostanę? Trzy emoji. Kubka, kupa, emoji kupy. Kubki LPK? Kubki LPK. Dobre, za długo. Nie, wziąłem ten grawer emoji kupy, emoji chyba rączki i Wiktorii. A nie wpadłeś na pomysł, żeby na przykład sobie wpisać AB i nie wiem, w razie gdyby ktoś znalazł, żeby ci wpisał coś tam? Nie, znaczy, w sensie, nie, aha, nie, no, nie to pomyślałem o tym. Nie, to świetnie. Jak ktoś jestem. Znajdzie, to będzie, o, jaka fajna kupa. Ja się już nauczyłem nie robić żadnej grawerki na produktach, które kupuję z Apple Store. Znaczy imiennych. Dlaczego? Tłumaczę. Słuchajcie, jakie było moje zdziwienie, ja zawsze jak kupuję jakiś produkt, kupowałem w Apple, zawsze chciałem mieć grawerunek, ale mówię po co? I któregoś dnia kupuję sobie iPadzika mini, nie? Z retiną. To jest ten czas. Robię grawer, nie? Z napisem Borodo z tyłu, nie? I dochodzi, mówię, może go sprzedam i kupię nowszego. Okazuje się, że go nie sprzedam, bo jest grawer z tyłu. Debil. True. Debil. No tak. Nie mogę tego sprzedać. Nie mogę tego sprzedać, więc leży teraz w domu jako narzędzie multimedialne do Netflixa i Hanka na nim ogląda, nie? Jak no, tam ale... pracuje, to jest włączony. I o to chodzi. Jakby... No ale one też borodą, to też wszystko się zgadza. Nie, no tak, tutaj jest w ogóle spoko. Więc jedyny grawer, jaki zrobiłem na AirTagie, to na AirTagu to zrobiłem emoji. To się sprzeda tam. Może ktoś nie będzie po prostu emoji kupy robił, ale ono jest fajne. Zawsze było fajne. Uśmiechnięta kupa, spoko. No ale to AirTagi to ty sprzedasz dopiero jak wejdą AirTagi S. No tak, pewnie ale... za pół roku. No właśnie. Ale kupiłem jeden, nie kupiłem pięciopaku. No nieważne. I robię upgrade iPada.
Pro. Udało mi się mojego iPada sprzedać. Kupił go Kuba, który nas zresztą słucha. Dzięki, Kubuś. iPad Pro 11-calowy, ale największa beka jest w ogóle z tego. Znaczy, rozumiecie nasz, mój fanboizm Apple'a częściowo. Ludwik też już go już powoli rozumie. Rozumiesz go powoli? Znaczy, toleruję. Znoszę. No właśnie. No wiesz, trochę lepiej do mnie powiedzieć niż dobra. Nie, dobra. No, dobra. Fajnie, że lubisz Apple'a. No ekstra, dobra. Cieszę się. No, cieszę się twoim szczęściem, tak jak powiedziałeś. Widzę tą ironię, nie? Widzę tą ironię. Mamy się cieszyć sukcesem innych ludzi. Dobra, i mówię, ty nie podpieraj się tak. Już dobra, już. No, jakbym cię nudził. Nudzię się, to wyjdź stąd. Nie. Znowu. Nie mów. Już nie chcę. No i co z tym iPadem? Nie, i kwestia jest taka, że okej, no wymieniam po prostu 11-calowego iPada Pro na tą trzecią generację, tak, która jest teraz. To już tam jest jakby mało istotne. Ale najśmieszniejsze jest, znaczy też jakby robię to przez sklep Apple Store, bez grawerunku i tak dalej. 30 kwietnia będę jakby chciał zrobić update, nie? Był całkiem spoko. Najśmieszniejsze było to, że wystawiłem go na Elixie. I dostałem tyle skamu na WhatsAppie i wszyscy na przekręt nigeryjski próbowali mnie wziąć, nie wiedzieli, z kim mają do czynienia, więc zacząłem z nimi sobie dyskutować. Oni mi tam mówili, że link mi wyślą, na który będę mógł kliknąć, żeby się zalogować i tak dalej. I na samym końcu powstawiałem screeny ich numerów telefonów, gdzie już jest zapisane, że oni skamują na Elixie i tak dalej. Wszyscy mnie poblokowali, na złego trafili, nie? Napisałem, a co to, może my się razem pojedziemy do Nigerii, zrobimy sobie razem przekręcik jakiś czy coś, nie? I tam w ogóle, wiesz, wszyscy chcieli, żebym im wysyłał w ogóle i tego. Mało istotne. Udało się tam tego sprzedać i teraz jak chcesz kupić iPada, bo masz tak naprawdę ten iPad najnowszy teraz, tego, który wyszedł jakby w zeszłym roku, nie różni się specjalnie, tam kamera się trochę różni, tam oczywiście ma w środku procesor M1, który też jest w MacBookach teraz i tak dalej, ale ma kwadratową kamerę z tyłu. Ja mam tą klawiaturę taką, tą backlightową, podświetlaną z gładzikiem, na której jest mój iPad i ten mój iPad miał okrągłą kamerę, ale wycięcie jakby z tyłu było na tą kamerę kwadratową, nie? Więc pasował jakby ten iPad z zeszłego roku, nie? Z kwadratową kamerą. No i ludzie pokupowali w zeszłym roku, załóżmy te klawiatury i teraz klawiatura z zeszłego roku 11-calowa pasuje na tego nowego 11-calowego iPada, który wyjdzie dopiero 30, jak słuchacie pewnie odcinka, to wyjdzie, ale jak ktoś ma 12-calowego czy tego 13-calowego, to się nagle okazuje, że nie może wykorzystać 13-calowej zeszłorocznej klawiatury, tylko musi kupić nową. Lipa. Nie, jakby... Sąsiad się cieszy. Jakby, powiem ci, że to jest powoli... Powoli to jest takie trochę... trochę taki kościół, nie? Się robi takie, wiesz, że co jest ten, to jest święte i będziemy wydawać. Znaczy ja rozumiem fenomen tych produktów, privacy, wszystko jest ekstra, one są wygodne w użytkowaniu i tak dalej. Ale kurde, no to już jest lekki bezsens tak naprawdę, nie? Znaczy z drugiej strony, jeżeli ktoś chce zrobić upgrade, to sprzeda 13-calowy razem z klawiaturą od razu, nie? Tylko też pytanie, czy ktoś będzie w stanie takie pieniądze za to zapłacić, załóżmy, nie? No właśnie. Bo to jest druga kwestia. Nie, no to wiesz jak jest, no tutaj argumenty czysto racjonalne nigdy nie będą specjalnie przemawiały do użytkowników. Dokładnie. I też nie ma sensu jakby w ogóle się w te dyskusje zagłębiać, co jest lepsze, co jest gorsze, ja i tak nie wiem, więc się w ogóle nie odzywasz. Do tego tematu nie odzywam. Natomiast, no wiesz, dziwna to jest polityka. Czy wiesz, czy to się będzie dobrze sprzedawało? Na pewno będzie się dobrze sprzedawało. Nie ma z tym najmniejszego problemu. AirTag, jak ja zrobiłem, wkładałem do koszyka, to było zamówienie tam na początku maja. Tak. A jak zaczynałem za to płacić, to już na koniec maja dopiero, nie? No więc właśnie. Mała bateryjka w ogóle, wiesz, lokalizator po prostu. Nie, tylko on też jakby jest rewolucyjny, tak? Nie obsługuje typowego Bluetootha, ma ten chip U2. Tak naprawdę idziesz z telefonem, czy nie wiem, wsadzisz go do plecaka, czy będziesz miał do czegoś przyłożone, to tak naprawdę kompas na telefonie, czy oprogramowanie pokaże tobie, w którym dokładnie miejscu on leży i tak dalej. Tak, to, i to rzeczywiście wygląda to całkiem ekstra. Ciekawie. Ja to nawet widziałem, ekstra. Wiesz, na Instagramie naszym, że się pojawiły takie reklamy portfeli, jakichś tam powiedzmy nowoczesnych, które już są dopasowane do tego, żeby wsunąć tam w nie ale to wystarczy to włożyć nawet do miejsca, gdzie masz monety, no. Na przykład. To więc nie trzeba specjalnego miejsca. Ja nie wiem, jakich to jest rozmiarów w ogóle. To jest bardzo duże? Jak piątka? Jest, tak, no myślę, że takiej wielkości. A, taki znaczy nie wiem, zobaczymy tak no naprawdę, właśnie. Jak przyjdzie, nie? No więc damy znać, jak te produkty, jak tylko dojdą. I chciałem jeszcze nawiązać ostatnią rzecz przed kącikiem Meteo, bo już długo. Mogę? No, o Xboxie chciałem powiedzieć, bo wspominałem Ludwikowi i mówiłem też wam na temat Xboxa Cloud Play i mówiłem, fajnie byłoby, jakbym dostał zaproszenie i dostałem zaproszenie. Kto by pomyślał? Może ktoś cię słucha? Może ktoś nas z słucha. Z Microsoftu. I chcę tylko powiedzieć, że Ludwik nawet miał okazję dzisiaj przed nagraniem przetestować i tak naprawdę otwaliliśmy przeglądarkę, podłączyłem swojego pada i odpaliliśmy Forza jedną, drugą. Odpaliliśmy NBA, odpaliliśmy baseball. Ale no zasuwa to tak jak Stadia, działa to fajnie w katalogu gier, który jest.
fajnie jakby można było trochę więcej tych gier, ewentualnie jeszcze tych szerszych. Rozumiem, że to pewnie będzie gdzieś tam poszerzane, tak? Ale zasób jest naprawdę całkiem duży. Są niektóre gry, które w tej aplikacji jakby, czy stronie internetowej, bo tak naprawdę odpala stronę internetową w pełnym ekranie, są też napisane, że masz możliwość grania bez pada, czyli możesz grać palcem, tak, w tą grę. Więc powiem, że to jest fajny pomysł, fajnie to działa i naprawdę zasuwa. Zasób jest fajny, połączony jest z twoim katalogiem znajomych, więc ten crossplay jakiś tam jest. Nie musisz szukać nowych znajomych, jeżeli chciałbyś z kimś pograć, możesz pograć w multiplayera. Ładuje się, zasuwa, działa w cloudzie. Super opcja, naprawdę super opcja. Tak, chciałem powiedzieć, że to wygląda niesamowicie ładnie, aczkolwiek ja nie jestem najbardziej właściwą osobą do tego, żeby to oceniać, dlatego że nie mam doświadczeń z technologią tego typu. Natomiast dla takich casual gamerów pewnie super sprawa, nie? Myślę, że tak. To jest, znaczy nawet nie dla casual, ci co po prostu mają nawet ten abonament, tak, i grają normalnie na swojej konsoli, gdzieś pojadą, wezmą komórkę i chcą pograć w tytuły, które są gdzieś tam z tego studia Xbox Studios, czy są w tym katalogu gier, tak? Za, tej on-demandowych, za które płacisz tak naprawdę, nie? Tak, teraz wpadłem na to, komu by się to mogło przydać. Widziałem kiedyś, jest taki bardzo fajny cykl na kanale amerykańskiego GQ. Mhm. Się nazywa Ten Essentials, czyli 10 takich najbardziej potrzebnych rzeczy, które tam, wiesz, różne sławne osoby mają ze sobą. I tam był jakiś producent muzyczny, zdaje się współczesny młody chłopak, który przyniósł w walizce takiego przenośnego Xboxa. Okay. Normalnie to w walizce było, wiesz, no tak, tam on ekran, otwierał ekran. Dokładnie, no. Ekran, konsola i tak dalej, to wszystko było połączone, tam jakimś systemem bateryjnym to wszystko było zasilane. I dla takiej osoby, która tak ciężko tego laptopa ma ze sobą, no to znaczy idealne rozwiązanie. No tak, wystarczy laptop, teraz to 5G i folia jest na głowie, więc wystarczy szybkość tego internetu. Dokładnie, przyłożyć głowę, szczepionka się zaaktywuje i zaktywuje można wtedy grać. Szczepionka, internet będzie działał przez uszy, przechodził i ustami wylatywał, więc spoko. Żyjesz w Matrixie. To ty nam powiesz 8 maja, jak ten twój Xbox Cloud działa na twoich oczach i okularach. Zgadza się, nie będę musiał, no palcami tylko będę ruszał, nie? No. I będę grał, jakbym grał, no. Zobaczymy, na kogo zagłosujesz, to jest automat. No weź przestań, Maria musiał, nie? Myślałem, chciałem ci pogratulować już na koniec, że nie było wjazdu politycznego. Publicystycznym podcaście. No nie, na końcu. Nie powiedziałem za kogo. No nie, właśnie. I jeszcze już kończąc w tej chwili, wjeżdżamy z końcówką i tutaj odpowiedź jeszcze temat, że tak powiem, meteo w naszym podcaście, czyli dochodzimy do końca. Pewnie Agnieszka pytając się, no żebyśmy poruszyli kończyk meteo, jaka będzie pogoda, to oczywiście śpieszymy z odpowiedzią. Ja walnę sucharem, który lata od dłuższego okresu. Od 76. Tak, 76, że w weekend majowy będzie 30 stopni, 10 w sobotę, 10 w niedzielę i 10 w poniedziałek. No, więc ale będzie coraz cieplej, tylko tak odpowiem. Bo już, ale w sumie ostatnim razem miało być słonecznie, a śnieg padał, nie? No ale odkładkę nawet też dobrą zrobiłeś, relację na Instagramie, że Jingle Bells i tak dalej. A to cieszę się, że to nie było na Instagramie, tylko na naszym TikToku, którego również mamy i do którego zapraszamy. Natomiast tak, użyłem swoich niesamowitych zdolności, pinczując na relacje z Instagrama. A może nie będę... Nie zdradzaj techniki. No właśnie, bo to jest praca kreatywna, jak wiadomo, no tego jakby się nie... Miliardy monet kosztuje. Nie da się tego wycenić. Oczywiście. Tak? To jest umysł, to jest design, to jest... Po prostu projekt to są różne takie myśli, które przechodzą przez głowę człowieka, podczas gdy musi stworzyć coś, co rzeczywiście ludziom się spodoba. A że ludziom się podoba, to wiemy, ponieważ dostajemy od was mnóstwo wiadomości, że jest to nieprawdopodobne jakości technika tworzenia kontentu. Nie, żartuję, nikogo to nie obchodzi. Znaczy ja to bardzo lubię, nie? No bo wiadomo. Ja tylko powiem, że... przez ciebie, przepraszam, tylko że dałeś mi dostęp do Canvy. A, no... Z kącika pogodowego Meteo MGW powiem tylko tyle, zresztą polecam stronę, bo tak naprawdę pomorskie prawie, że tak powiem, Instytut Meteorologii, bardzo dobrze, szybkie, ładne i dobrze wyglądające prognozy. W piątek, jak słuchacie, maksymalnie będzie w granicach 9 stopni o godzinie 10, a potem będzie coraz zimniej, a w sobotę 1 maja, może jak nas słuchacie, to maksymalnie ma być 7 stopni. Ja w to nie wierzę. Czy 8. Bo tej pogody nie da się przewidzieć na dłużej niż 48 godzin. No nie da się, dlatego oni też podają maksymalnie na 3. Dzisiaj już jest środa wieczór, jutro jest czwartek, więc niecałe 3 dni podają, tak? I tak naprawdę sobotę mają do godziny 14 tylko podaną temperaturę. Aha. No to ciekawe, to oby się nie ziściło. Oby się nie ziściło, żeby było cieplej, tego wam serdecznie życzymy. Tak jest, ale pamiętajcie, że jeżeli jest pogoda dwucyfrowa, to obywatelskim obowiązkiem jest już rozpalić grilla. A właśnie. I wystawić Caprio na stół. Kto mieszka w Warszawie, wiemy, że już Kingunia nie mieszka w Warszawie.
Warszawie póki co, tylko mieszkam w Siedlcach. O. Ale w Warszawie na niektórych osiedlach zakazali w ogródkach używać dmuchawek, dmuchaw do liści i rozpalać się tych grilli. W sensie na balkonach, czy na... Nie, no wiesz, jak na przykład jest taki blok, który ma załóżmy tam 10 pięter, a ktoś na dole jest królem, że tak powiem, swojego domu i ma ogródek, to zakazali im tam grille stawiać i grillować. Od 1 maja. Wiesz, no ja mieszkam w bloku, poniekąd rozumiem, nie? Ja to też doskonale rozumiem, więc doskonale... Nie ma gorszego uczucia niż wiesz co? Ty, że nie możesz zjeść kiełbaski i napić się browara. Nie, dokładnie tak, jak idziesz gdzieś i ktoś rozpala grilla, a ty nie możesz tego grilla rozpalić. Nie? No i nie możesz nic zjeść z tego grilla. Myślę, jeszcze. Że to jest taka polska tortura. Jakby w Guantanamo było w Zatoce Puckiej, to rozumiesz, to taka by była tortura, nie? Że, pewnie tak. Że wrzucaliby aromat z grilla i wtedy, wiesz, każdy prawilny Polak wszystko wyśpiewał. Pewnie tak. To co, kończymy. Dziękujemy wam, tak? Tak, tylko... Bardzo wam dziękujemy za te, u Jezus Maria, soczyste godzinę 20 naszego podcastu. Testujemy nowy format. Następny odcinek 3,5 godziny. 3,5 godziny, bo to 24 godziny z LPK. Live. Ciekawe, ale ciekawe, czy ludzie by to chwycili. Te... Czy 24 godziny byliby na słuchawkę? Skoro chwytają lody ekipy... to i pewnie chwycą LPK. Proste. Ale już dzisiaj nam strzela. Dobrze. Wszystkiego dobrego. Posłuchajcie na długi weekend majowy. Palcie dużo grilla. Pijcie, ale też... Znaczy pijcie wodę. Pamiętajcie, stay hydrated. Ale ładnie to zrobiłem, co? No, ładnie wybrnąłeś. Ładnie wybrałem, nie? No więc... Więcej wody. Wodki. Wody. Wody, chciałem powiedzieć, a nie wody. Wora, przez V. Wora, V. Odpoczywajcie, korzystajcie ze słońca, jeżeli będzie. I pamiętajcie, LPK jest z wami. I uwaga, następny odcinek będzie z gościem specjalnym. Nie zdradzamy. Nie zdradzamy. Ale myślimy, że się wam gość spodoba. Nam się podoba i będziemy go nagrywać. Co to zabrzmiało? Nie gadaj. I wyjdzie 7 maja odcinek z gościem, więc, bo to już jakby następny nowy miesiąc. Dziękujemy wam za ten drugi odcinek czwartego sezonu, 82 w serii podcastu Luźno przy kawie. Razem z wami w ten piękny piątkowy dzień był Adam Borodo. Ludwik Chubiński, dzięki. Dziękuję, trzymajcie się, cześć. Słuchaliście LPK Podcast. Zapraszamy na www.luźnoprzykawie.pl. Do usłyszenia jak zawsze w piątek, punktualnie o 7 rano.